My uważamy zawsze, że jesteśmy najpiękniejsi, najfajniejsi, najbardziej zabawni, a co do czego jesteśmy po prostu gburami, smutasami, albo że jak już dotyka nas tragedia, albo jakaś przykra sytuacja, smutek, to jesteśmy w najgorszej sytuacji i klękajcie narody przed nami. No, ale to nie, to właśnie powinniśmy tak, wiesz, założyć buty innej osoby i się w to wczuć i wtedy zobaczyć, bo ja na przykład ostatnio doświadczyłam bardzo ciężkich momentów w życiu, straciłam przyjaciółkę, która przegrała walkę z rakiem, gdzie ja bardzo mocno się udzielam charytatywnie w walce z rakiem i wiesz co, to mi otworzyło oczy, ja w pewnym momencie już czułam, że za dużo, bo jej siostra też bardzo mocno mnie walczyła, że było za dużo. Karola, polećmy do Berlina, szukajmy czegoś w Stanach, spróbujmy tego, ona sama chciała żyć, to jest po prostu osoba tak życzliwa, która powinna tutaj być, która powinna tutaj żyć. I jak ja słyszę, że wiesz, że ktoś płacze nad swoim życiem, ma fajne życie, to ja mówię, goddamn, ta osoba by udała wszystko, aby być ze swoim 3-miesięcznym synkiem i 5-letnim, a ty narzekasz na takie coś. I mi tylko to otworzyło oczy, żeby nieważne jak walczyć do końca. I to nie jest tak, że już masz wrażenie, że ciągasz tą osobę po raz piąty do lekarza. Nie, bo na koniec ten smutek, ta strata, która pozostaje, ten smutek, który pozostaje po stracie tej osoby, mówisz sobie, żebyś dał jeszcze jedną szansę sobie, nie? I ja mówię, nadzieja zawsze umiera ostatnia. I mi to jeszcze bardziej uświadomiło to, że by walczyć po prostu do upadłego, nie? Czołgając po podłodze, walczyć po prostu do końca. I ja na przykład, wiesz, quality over quantity, czyli jakość ponad ilość, tak powinien wyglądać trening, chociaż ja raczej godzę te obie kwestie, ale ja raczej jestem typem zawodnika, który zawodniczki, która musi paść na matę ze łzami w oczach już po raz trzeci i wtedy już ja czuję, że już jest dość i muszę odpocząć, a ja widzę zawodników, że często, wiesz, wchodzą na matę, dzisiaj się gorzej czuję, brzuszek mnie boli, główka mnie boli i idę sobie, nie? Ja bym się zlała po prostu wiesz, wyrzutami sumienia i bym nie wyszła do oktagonu, bo bym nie wiedziała, czy jestem gotowa, czy nie, ale to tak odskoczyliśmy trochę, ale chcę pokazać, że walczyć do końca i nieważne, jak ciężka jest nasza sytuacja, to jest ciężkie, ale powinniśmy raczej tak znaleźć sobie tą siłę.